Bądź odważny. Ej, co to jest? To jest do jedzenia. Może to? Można to jeść? Na płytę do Francji, tak? A to jest za darmo? O ja, to ja sobie biorę. A można kilka? Paweł, weź sobie kilka. Dobre? Dobre ten odbyt? Dobrze. Ten odbyt. Co powiesz, czekolady? Jak smakuje? Jak smakuje Raindrop? Trenerze, wypowiedz się. Kwaśna trochę, kula. Kwaśna ta kula? Kwaśna. Niedobre te kule. Dobra, idziemy do przodu. Czy weźmiecie jakiegoś tanka w tym turnieju? No nie sądzę. Nie trzeba, okej. Okay. Ale też pytanie, bo Czekolad jest midlanerem naprawdę czołowym, jeśli chodzi o polską scenę. Chciałem ciebie zapytać, jak ewentualnie czujesz się przed pucharem Polski Cybersport? Myślę, że to będzie takie 50-50 ta wygra, bo teraz dużo zależy od Cyberów. No i zależy, czy Polszak jak zwykle skituje, czy nie. No i pewnie może zaorać i wygrałem. Okej, okay, czyli pewność siebie. I pytam również o status 8-4, ponieważ patrzyłem w kwalifikację, każdą postacią, jaką nasi gracz na midzie, ty grałeś, Zoe z Erpiona. Czy są jakieś wybuchy, jakieś niespodzianki, jakieś potężne odwyki, czy właściwie nowy patch, niby wielki, ale nie zmieni nic na midzie? Znaczy teraz te postacie, które budują łezkę, są silniejsze dużo. Takie Rise, na przykład Pesupeya, takie Azyry tam odstają, ale dalej są. O, Krajable. Okej, Krajable. A więc powodzenia jutro. Pojutrze, w niedzielę, Czekolad będzie grał na scenie za nami, reprezentując Delusion Team White. Ważne dla niego spotkanie, ważne dla niego best of three, więc przygotowuje się na dzisiejszym turnieju. Więc widzicie, jakiego kalibru graczy dzisiaj chcesz na studii. Także pomagała te słowa. Pozdrawiam kaczuszkę, pisiaczka. Porobę. No też pozdrawiamy, kim kolejny koni są. Jesteśmy z Hachim. Tu jest Hachi, przywitaj się. Zostaliśmy Team Pingwin Academy. Masz, pij czekoladę. Czemu Team Pingwin Academy nie wyszło? Team Pingwin Academy to jest wielki sukces. Właśnie, mówię, na polskiej scenie jak w lesie. O no, Hachi. A pani zna Hachiego? Zna pani Hachiego? Tak? Prywatnie? Alian Widera. No pani, pani chodzi z pingwinem, a... Zapraszam naprzód, panowie. Naprzód, przejście z siebie. O nie, biegnie. Dobra. O nie, dobra, armia. Widział pan? Ba. Ciągnął. Dawaj go, Czeko. Niedźwiedź? Dawaj do końca go! No to ważny szczurek. Dobra. O nie. O tutaj, ty ich rozpadł. Pokaż, że ty ich rozpadł. Dobij ich jak Team DPD! Dobrze, że tam drużyny. O mi chwali. Dobra, to kuszy się. I myk, dawaj. Spokojnie. Chyba w górę. Tak kolega z wąsem. Got a head full of spiders in a hat that isn't here, in a room full of lighters, all my demons reappear, broken cigarettes and bullet holes, one more to the chest and I'm alone. Nothing gets me any higher, and nothing ever will. Tried to stay sober, tried to stay clean. Wreck me when it's over, like a bad dream. Mama doesn't call, sister never writes. Bet you they would laugh if I called to say goodbye. No one's
till they pull me out the mystic. Proszę runy pokazać i dlaczego. Kometa, bo spada. Pierścień niebieski. Ręce, bo gwiazda. Płomień, bo ciepły. Język, bo miecz. Myślisz, że to no i szpony, bo duch, dolna. Szpon, tu jest wszystko logiczne. Okej, pewnie. Dziękuję bardzo. Zobaczmy, na pierwszym levelu mamy pojedynek między zawodnikami. Już pierwsze obicia się wydarzyły. Wejście bardzo agresywne. Overball wannabe i pierwsza krew w pierwszej minucie, 44 sekundzie. Jeszcze Sorbet będzie musiał flashnąć i on padnie. Dwa zabójstwa, ale to jeszcze nie koniec, bo Pietrzak będzie miał ogromne problemy. Będzie musiał flashnąć. Dwa zabójstwa. Oczywiście poza wykorzystanymi potionami zauważ, że też Summoner Spele zostały użyte po stronie RKS, ale to ta drużyna ma teraz problemy. Zmasakrowany Tomato. Ale dosyć blisko, to oberwał ładnie tylko jeden raz. Zobaczmy, wejście znowu pod wieżę. Tomato w ostatniej chwili rozstrzelany. Idealnie, Coral Machine i jeszcze wchodzi, idzie po swoje. Double kill ze strony tego zawodnika. Idealnie zęby orka zagrały na tej dolnej alejce. Ale to jeszcze nie koniec. Zobaczcie, co dzieje się z RKS. Została wykończony Sorbet na dolnej alejce z kolei. Walka dzieje się na każdym froncie. Ginie nam bardzo szybko. Zobaczcie, kursiv. No i to jest zabranie drugiej wieży przez zęby orka. Na każdej linii dominują. Na dolnej alejce, na górnej oraz na środku. Fenomenalna gra, jeżeli chodzi o tych zawodników. Myślałem już, że będzie wejście. Oj, to będzie wejście! Korean Machine bezkonkurencyjny wykańcza midlanera RKS, ginie nam Galio, ale to jeszcze nie koniec. Zobaczcie, co się dzieje. Zostaje wzięta za chwilę wieża na środkowej alejce. Overball wannabe cały czas agresywnie. Kataklizm świetny, ale Jarvan nie będzie w stanie wytrzymać. Bardzo długo padnie, tak szybko jak pada Sorbet. Trzech zawodników RKS jest martwych. Jeszcze Hexter Ultimatum. No i Kiran Tomato. Zostaje w życiu tylko kursiv. Odrodził się Pietrzak, ale to nie wystarczy. RKS w tym półfinale przegra ten mecz. To będzie wygrana zębów orka. To oni przejdą do finału bez wątpienia. I to jest najprawdopodobniej koniec tej rozgrywki. Niesamowite rzeczy. Benek zabija Tomato. Mamy dwóch zawodników, bo to nie RKS martwych. Wildcrop użyty na popi, tak aby Sorbet mógł przeżyć. Zęby orka wchodzą po swoje. Dwóch zawodników RKS cały czas martwych. No i czy zdołaj to obronić? Pietrzak wchodzi agresywnie, ale to nie wystarczy. On traci zbyt szybko HP, jeżeli popatrzymy na typowego Galio. No i jeszcze kursiv tam padnie. Zostaje w życiu Sorbet, ale to nie wystarczy. Zęby orka w pełnym składzie. Nikt o nich nie padł. Zdobędą finał. No i to jest koniec, moi drodzy, tej rozgrywki. Ginie tylko czekolad po drugiej stronie. Prawie że wszyscy przeżyłem tylko i wyłącznie Sorbet, ale to nie wystarczy. Sorbet nam padnie. Pierwsza wieża Nexusowa zostaje zniszczona. Druga również i to jest Nexus. I to jest gra dla zębów orka. Fenomenalnie rozegrana. Znów 15 minut, a zatem to ta drużyna przejdzie do finału. Niestety problemem drużyny czerwonej było to, że drużyna na dolnej alei niestety średnio sobie dawała radę, przez to Zajak dała radę bardzo szybko się wyfarmić. Oj, aktualnie... Cześć, bo jeszcze coś się dzieje! Ja już nie mogę krzyczeć, ale jeszcze coś się dzieje! Triple kill dla Korean Machine! I czy to będzie quadra? Zobaczmy! Mamy triple kill dla tego zawodnika! No jeszcze idzie, jeszcze próbuje! I to jest Nexus! To jest wygrana zębów orka. Oni idą do wielkiego finału, moi drodzy. Wielkie brawa dla tych zawodników. I już za chwilę lecimy z finałem Best of... Jeszcze nie koniec. Zobaczcie, co się dzieje. Zostanie wzięta za chwilę wieża na środkowej alejce. Czemu kamera mnie nie pokazuje? Dobra, pokażmy statystyki. MVP meczu, co powiesz? Super było. 11-1-2. Największy damage Ari. Jaki kozek? Prawie jak Chari. Charu? Chari.
Także Bernardzie, Szymku, Szymczyka, Przegoński. Co wczoraj wygraliście? To może ja pokażę najlepiej, co wygraliśmy. Kaczuszkę. Wygraliśmy tak, plecaki MSI. Zaprezentuj nam. Ale to nie wszystko. Najważniejsze jest to, co jest w środku. Jak u kobiety. Zacznijmy od figurki, smoczka, która jest bardzo fajna. Myszki, na której graliśmy chyba. Nie, i nie graliśmy. Nie były jakieś świetne. Nie możesz tak mówić. Były super. Słuchawki, które są świetne. Nie wiem, czy na nich graliśmy, tak mi się wydaje. Gamingowe, podświetlane. Tak, jak najbardziej. Podkładka, która jest chuj duża, 90x30 cm. Pokaż szybko. No hejo. Tutaj jakieś... O! Co to? Jedzenie? Nie widziałem. Pojedynie. I tutaj jakieś zabawki takie? Dla pedałów oczywiście. I zajebiste. Chwila. Kurwa, to się zestrał do łazienki. Naklejki, których też nie widziałem wcześniej. A ty to ty nosiłeś w łazience? Koszulkę. Czekolad to nie. Zaprezentuj nam koszulkę. Jebany czekolad. Wciągnę ją na tego, na siebie. Może byś się lepiej zebrał z tamtej. Może tamtym gry. I podobno jakiś kontrakt z organizacją MSI wygraliśmy, ale nie wiem, czy to prawda, czy nie, a i tak pewnie z nią nie skorzystamy, bo gramy Go for Role na liście tylko. No i to by było na wszystko z naszej wygranej. Drugie pytanie. Jak przygotowywaliście się do turnieju? To zacznijmy od tego, że pierwszy tydzień treningu streamowaliśmy na drużyny z LCS-a. Graliśmy na szalkę, na roka. A byliście na bootcampie? Na streamach były nawet okej wyniki. No oczywiście, byliśmy na bootcampie. Na bootcampie właśnie trenowaliśmy w pierwszym tygodniu na drużyny z LCS-a. Do drużyny? Drugi tydzień przygotowań to było... Były rozmowy z psychologiem i po prostu granie soloku. No i trzeci tydzień to właśnie jest ten tydzień, w którym pojechaliśmy na turniej i zaoraliśmy przeciwników. Każda mapa praktycznie 20 minut. Kompletna dominacja ze strony. Ćwierćfinał i półfinał trwał. Czekolad trochę sałkuje w każdym meczu, ale to się dało wygenerować. No, to by było na tyle. A jak oceniasz organizację Ahmeda w tym turnieju? Ahmed? Ahmed... Czemu on nie wie? Będę krzyczał o Ahmedzie. No szczerze o Ahmedzie. Ahmed się trochę spinał, nie oszukujmy się. Pilnował godzin. Ale ogólnie spoko ziomek. Zaraz napompuję swoje ostrze. A problemy techniczne jakieś były? No były, czekolad przez całe 4 mecze miał 20 FPS-ów na komputerze podczas fajtu, dlatego musiał grać jakimiś nowskimi czempionami. Jak? Typu Galio, Ari. Kurwa, Ari, co? Nowski Ari jest? No,
No kurwa, tu się nie da wywiadu nagrać. Idę do kibla. Idę do kibla. No i wygraliście pierwsze miejsce. Jak się czuje pierwsze miejsce wygranej w tym turnieju? Powiedzcie, jak się czuje? Po prostu. No ogólnie super, zdecydowanie się, że w tym będzie pan też. Bardzo fajnie. No i powiedz mi jeszcze, tak jak powiedziałeś, czy przygotowaliście się wcześniej do tego miejsca? Nie plany, ale czego mieli? Jakie masz plany? No, nie mogę zapytać, czy to jest jakieś pytanie, coś więcej, coś dalej? Spróbuję za strzałem. To jest dobry plan, jak ty się pracuj tego? To spróbuję z strzałem. Okej, no to cóż, ode mnie tyle pytań, tak? Czy ty mogę zapytać, jeszcze czy nie? Ja się chcę życzyć powodzenia i z tą szkołą. Moje najserdeczniejsze gratulacje, piękny mecz, zagratuluję w tym pytaniu. Brawo za czekolada, jego akty były świetne. Moje to tyle, jeżeli chodzi o turniej. Dziękuję bardzo za ten wygrany. Tak jest, a przed nami konkurs najlepszy. No, jak się czujesz, czekolad? Zajebiście, co? Bądź odważny. Dobra. Czekoladowy. Ej, czekolad, dawaj fikołka na łóżku. Czekolad! Co pan myśli? A to jest Artur Rapson z Jepstick. Artur Rapson z Jepstick, siema. A będzie V-Brave nagrywany. Ada, pojdź do kamery. O, będziesz wywiad, nie ma Ada. Ada, wywiad jest. Co myślisz o... że Motoruba jest nas moderatorem? O! Nie. Motoruba skurwysyn banuje wszystkich. Co? To jebać teraz Yellowa. Yellow skurwysyn. Kurwa Yellow. Panie Aterze, chciałbym pana prosić do nagrania wywiadu. A, jedna. Mam nadzieję, że weźmiesz ten tablet i potem oglądasz Be Brave z Disem. Nie. Ja nie wiem. Oj, będzie śmiał. Disu z nim oglądał? Na tablecie? Kazał.
Nie. Sater, szczerze odisiesz. Ale nie możesz pod światło być, musisz tu być gdzieś. Okej. Chciałem zauważyć, że Norbert wpierdolił się do mojego obozu i zajebał mi starszyznę orku. Sam. Krzyknął topór, kurwa, no i tyle z mojego boza plemiennego. Także teraz szukam z dwoma orkami nowego plemienia. Wyślij ten filmik dalej, jeżeli jesteś w stanie znaleźć dla mnie plemię. Powiedz mi. Ale nie, mama w stanie. A mogę przejść tak obok wszystkich? No tak, może też, nie mam. Jak na wyjebanie. To nie? Dobra. Jeszcze sobie talerzy chłopaki. Nie wiem. Będziemy sztućcami jeść? No nie, ale... No tak, no.